Witam wszystkich. Dzisiaj chcę powiedzieć nieco o problemie, który dotyczy nie tylko chorób psychicznych. Niemniej opowiem o nim z perspektywy mojego doświadczenia. Czym jest stygmatyzacja? Jeśli nie jesteś zaznajomiony czy zaznajomiona z tym określeniem, na Wikipedii znajdziemy takie synonimy jak naznaczenie, nadawanie etykiet, stereotypizacja. No i właśnie, to jakby można powiedzieć, że to jest jakby wrzucenie kogoś do jakiegoś worka z napisem tym, w tym moim przypadku osoba chora psychicznie i przypisanie mu mnóstwa cech, które są stereotypami, więc jakby nie mają realnej racji bytu, nie są prawdziwe. Na pewno ta stygmatyzacja jest wywołana przez jakiś, nazwijmy to, odchył od normy, który powoduje wśród ludzi strach przed byciem tym odchylonym. I w tym jakby nie byłoby jeszcze nic złego, tylko problemem jest wykluczenie, które następuje w konsekwencji stygmatyzacji. Kategoryzuje się kogoś jako nie do końca sprawny, nie do końca ludzki, nie do końca mający takie same prawa, czy sam odczułem stygmatyzację w przebiegu mojej choroby. Tak i to bardzo. Tylko nie była to taka bezpośrednia stygmatyzacja, ponieważ nikt z mojego bliskiego mi otoczenia nie nadawał mi etykiet i nie wykluczał mnie w żaden sposób. Niemniej nastąpiło coś, co ja sobie określiłem właśnie jako autostygmatyzację, czyli po prostu był to strach przed byciem tą osobą psychicznie chorą. Doświadczenie pokrywa się z doświadczeniem znajomej mi osoby, która też przechodziła kryzys psychiczny, i nie wątpię, że wiele właśnie z osób, które szczególnie po raz pierwszy wpadają w chorobę psychiczną, ma podobne odczucia. I właśnie skąd to się bierze? Myślę, że pojęcie psychicznie chory jest pejoratywne. Jest często traktowane jako wyzwisko, jest nadużywane przez dzieci, ale także i dorosłych, którzy często bez podstaw faktycznie istnienia choroby psychicznej u kogoś, używają go tylko, żeby kogoś obrazić czy umniejszyć kogoś. I czasem dzieje się to nawet w sferze publicznej, w mediach. Politycy mogą tak na siebie mówić, którzy nie lubiących się frakcji. Oprócz tego istnieją takie epitety jak psychol, psychiczny, szurnięty, wariat. Mówią do siebie ludzie, idź się leczyć na głowę. Takie wyrażenia są powszechnie używane, bez zastanowienia i często bez adekwatności, i sprowadzają chorobę do cechy charakteru i odwracają uwagę od ogromu cierpienia, jakie chora osoba psychicznie przechodzi. I to oczywiście kreuje w tej, nazwijmy to, chmurze społecznej świadomości, kreuje i wzmacnia tą stygmatyzację. I bardzo, bardzo niebezpieczna konsekwencja tego jest taka, że ludzie, u których mógł wystąpić jakiś problem psychiczny, boją się podjąć leczenia, boją się udać do psychiatry czy psychologa, bo już ten sam krok, zrobienie tego już jest traktowane niejako jako wykluczenie społeczne. Istnieje też takie zjawisko, które określiłem jak to stygmatyzacja robi z nas wariatów. Polega to na tym, że jakby osoba chora dostosowuje się do tych nadanych jej etykiet. W złym środowisku, kiedy chora psychicznie osoba jest właśnie szykanowana za to, może się zdarzyć, że osoba będzie zachowywać się dziwacznie, mimo że epizod psychotyczny już dawno minął, a niejako jakby chce spełnić oczekiwania tego środowiska, które nazywa ją, powiedzmy, wariatem. Po mojej pierwszej psychozie i tej autostygmatyzacji, która nastąpiła u mnie,
Wiązało się to z drastycznym spadkiem poczucia mojej wartości. I myślę, że to był taki jeden z głównych czynników, że ta moja depresja, pierwsza i taka najmocniejsza, i mam nadzieję, że ostatnia depresja w moim życiu, tak mocna, bo jeszcze następowały inne. W każdym razie myślę, że przyczyną tej depresji w znacznym stopniu był właśnie ten wymiar tej stygmatyzacji, która jakoś cały czas mi chodziła po głowie. Czułem się gorszy, czułem się wykluczony przez samego siebie i bałem się skierować po jakąkolwiek pomoc do zewnątrz, do kogokolwiek bliskiego. To już w czasie. Podsumowując, chciałem powiedzieć o jednej pozytywnej rzeczy, która może wypływać ze stygmatyzacji. Jeśli to nadawanie etykiet jest pozbawione osądu i jakiegoś piętna, wtedy jest ono elementem diagnozy. Która niejako musi przypisać komuś to schorzenie, żeby skutecznie można było podjąć leczenie. I nawet co więcej, nieraz ta diagnoza nie jest traktowana jako wyrok śmierci, a wręcz przeciwnie, jest traktowana jako niejako uwolnienie, bo człowiek, mając tą wiedzę, co się z nim dzieje, wie. Odpowiednio kierowany, wie, w jaki sposób postępować i radzić sobie teraz z tą zdefiniowaną już chorobą. Nawet w przypadku uzależnień istnieje taki termin autonaznaczenia. Polegał na tym, że osoba uzależniona przyznaje, że nie ma kontroli nad sobą i jednocześnie uznaje konieczność podjęcia terapii przez nią i mówi się, że to jest niezbędny krok na drodze do wyzdrowienia w przypadku uzależnień. Więc mi się wydaje, że między chorobami psychicznymi, a na przykład alkoholizmem, ten krytycyzm, nazwijmy to, jest tak samo istotny. Na koniec chciałbym Was szczerze zachęcić do dbania o swój język, by uniknąć właśnie tworzenia tych etykiet, które mogą krzywdzić innych i w tym samym tworzyć zjawisko stygmatyzacji. A jednocześnie, jeśli sami jesteście ofiarami stygmatyzacji, nie bójcie się odklejać tych etykiet, a tych ignorantów, którzy wam je przyczepiają, namawiać do tego, żeby się edukowali w zakresie chorób psychicznych. W tym celu właśnie edukowania i poszerzania wiedzy Polaków, w tym przypadku moich rodaków, na temat chorób psychicznych, przetłumaczyłem krótką animację na temat 5 mitów związanych z chorobami psychicznymi. Treść jej uznałem za bardzo wartościową i każdemu polecam obejrzeć ją. Teraz można ją zrozumieć, mam nadzieję. Dzięki mojemu tłumaczeniu i również posługując się tylko językiem polskim. Znajdziecie link do niej w opisie. Oprócz tego dziękuję Wam za szerokie wsparcie, które otrzymuję. Jeszcze raz namawiam do odwiedzania również mojego pisanego bloga, w którym znajdziecie nieco uzupełniających artykułów, czy też nieraz rozmów z ludźmi. I subskrybujcie, co może mnie zmotywować do bardziej regularnego umieszczania treści na tym blogu. Trzymajcie się zdrowo, stabilnie psychicznie i odważnie zwalczajcie stygmatyzację. Pozdrawiam.